czas zacząć projekt. Wybierzemy 38 wyjątkowych osób i niech ruszą w drogę. Niech poznają tajemnice, które nie były dane nikomu innemu. Wsiadły w autobusy, w pociągi, ponoć były takie co wpław Wisłą, po to, żeby dotrzeć do wyjątkowego miejsca. Do pewnego białego dworku. Do Łucznicy. A w tym dworku wyjątkowe osoby. Maestry i maestrowie, którzy mieli ich nauczać. Tak się stało. Podzielili się na grupy, każdy trafił do odpowiedniego mistrza i mistrzowie rzekli: otwórzcie swoje głowy i swoje serca, a zdobędziecie wiedzę, która pomoże wam we wszystkim w spełnieniu swoich marzeń. I tak się stało. Przez ostatni tydzień uczestniczyłam w kursie sitodruku w Łucznicy i jestem zachwycona. Na pewno chciałabym tutaj wrócić. Miałam wspaniałą grupę, wspaniałą prowadzącą Anię i dowiedziałam się mnóstwo nowych rzeczy i na pewno będę chciała tutaj wrócić. Jako uczestniczka warsztatów z Wikliny bardzo polecam wszystkim. Warsztaty te dają duże umiejętności nie tylko wyplatania koszyków, ale także form plenerowych, które można zobaczyć właśnie w Łucznicy, w ośrodku. Na kursie zabawka sensoryczna było bardzo sensorycznie i fantastycznie. Zrobiliśmy wiele projektów, żeby wzbogacać zabawki dla dzieci o doznania różnych zmysłów, również takie ruchowe dla równowagi, ale też dotyk, wzrok i zrobiłyśmy sześciornice. Kurs ceramiki był naprawdę bardzo fajny, owocny. Było bardzo sympatycznie. To się najbardziej liczy twórczo, kreatywnie. Miałyśmy super kadrę nauczycielską, instruktorów. No, świetna atmosfera, także zapraszamy serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo. Kurs fotografii bardzo nam się podobał, bo program był dopasowany idealnie do naszych wymagań, tutaj do naszych oczekiwań. Organizatorzy tak dopasowali program, by spełnić tutaj nasze życzenie i przekazać nam jak najwięcej różnych informacji na temat możliwości pracy fotograficznej. Łucznica jest miejscem, które zostało stworzone dla animatorów kultury. Jest miejscem, w którym można się nauczyć czegoś dla siebie, można doskonalić swój warsztat, ale miejsce przede wszystkim zawierania przyjaźni, życia w zgodzie z naturą, w zgodzie ze sobą, miejsce odpoczynku i intensywnej pracy.